Siemka, witam w kolejnym odcinku z gry Drakensang Online na naszym wojowniku w serii od zera do bohatera. Tutaj na ekranie widzicie, jak latam sobie wielką pustynię, no i przelatałem jej naprawdę dość sporo, głównie po to, żeby te klucze męstwa zdobyć, no i móc sobie destruktora 100 razy iść, żeby móc wykraftować amulecik. Co się udało, ale to zobaczycie pod koniec odcinka, co tam wypadło. No i z tej pustyni leciało troszkę itemów, ale no nie jakoś super dużo, ale nawet runy leciały git. Więc fajnie, zawsze to tam do przetopienia. I mamy tutaj opening, to jeszcze dawny, dawny opening, jak dali te worki. No i oczywiście nieszczęście, jak zazwyczaj nic mi nie wypadło, nawet jedna ta skrzynka z klejnotami. Wracając do tej wielkiej pustyni, to właśnie dropiły te runy i dosłownie wszystkie mi leciały oprócz damage'u i kryta. Na damage mi dosłownie jedna wypadła, więc no trochę szkoda, ale wszystkie inne runki sobie ogarnąłem. Tutaj widzicie też jakieś krwawe skrzyneczki, to tam z gildią latałem. No i wiadomo, to zawsze fajny zastrzyk gotóweczki, no i pyłu. I tak, jeszcze na wstępie, możecie zostawić łapkę, ale to mniejsza o to. Jest konkurs do wygrania, chyba jednak będą te paysafe cardy, a nie sprzęt komputerowy. Zobaczymy, bo cały czas coś tam pisze z pewną firmą. Ale możecie wziąć udział, jedyne co trzeba to na właśnie kanale tekstowym konkurs wysłać screena swojej postaci, w sensie jakoś fajnie ubranej, nie? No i tutaj liczy się kreatywność, no i fajnie, żeby ta postać jakoś ładnie wyglądała. Okej, mamy teraz evencik Złoto Gwiazd, ta arena spadającego nieba. I w sumie ona dosłownie mi spadła z nieba, bo tutaj pod koniec jest ta skrzyneczka. Znaczy są te gnoby, które się pojawiają po otwarciu skrzynki i z nich leciały klucze męstwa. Więc to naprawdę fajnie mi dodało trochę tego. Dzięki temu mogłem sobie ich więcej przyfarmić. No tylko też nie robiłem jakoś strasznie dużo tego eventu Złoto Gwiazd. Chyba tam gdzieś 3/4 pierwszego paska zrobiłem. No i postanowiłem, że na tyle, ponieważ po pierwsze tutaj większość grupek jest na rozlew krwi, a ja tych fragmentów Drogi Zagłady mam ograniczoną ilość. No a po drugie, nie mam jeszcze legendarnej runki na odłamki sfer, więc też tego tabona za bardzo grupki mnie nie chcą, więc na razie nie mogę tak szaleć z tymi odłamkami. Tutaj widzicie tą runę wigoru, co mi dropła, już trzecia, no więc tam powoli do celu. Ale co miałem mówić? A no i mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się ogarnąć już możliwość kraftowania runek na legendę, bo troszkę tego tam pyłu mam, co tam powinno nam zapewnić troszkę możliwości. Tutaj widzicie, jak latałem sobie destruktora. I dwa podziękowania. Pierwsze dla Ministerio, który gra wojownikiem i trochę co nieco mi tam podpowiedział, jak tutaj budować i tak dalej. Drugie dla Mercanto, który no wylatał ze mną 100 razy tego destruktora na tym bezlitosnym. No i wielkie, wielkie dzięki. No bo solo to może na bolesnym maksymalnie mógłbym to zrobić, a i tak nie jestem pewien, czy by się udało. Nie nagrywałem wam tych ranów jakoś super dużo, no bo wiadomo, nie ma w tym nic ciekawego, jak się tego destruktora lata 100 razy, bo no i tak właściwie to tylko dla tych części. Tutaj widzicie, jak sobie ulepszyłem te runiczne ozdoby już, żeby wszystkie miejsca mieć, no bo powoli już zaczynało mi brakować. No i tak, z samego destruktora oprócz części to wiadomo, trochę wiedzy powpadało, od czasu do czasu jakiś lepszy kamyczek. I też ogólnie, jak sobie sprawdzałem moją sakwę, znaczy nie sakwę, tylko tam te rzeczy do kraftowania, to okazało się, że mam tą zimową bryzę. Nie wiem, pewnie z jakiegoś kodu kiedyś odebrałem, jeszcze na samym początku, więc będę mógł sobie skraftować jedną runkę zimowego przesilenia. No jak tylko oczywiście uzbieram te runy, które na to trzeba, no a to może trochę zająć. Tutaj widzicie, jak kupiłem sobie za te monety pustynne ten piaskowy wir, no bo w sumie tylko na niego było mnie stać, choć niby mogłem trochę pooszczędzać jeszcze na ten dywan, no ale to i tak rzeczy kosmetyczne, więc nie ma co się tym przejmować. Też gdzieś niebawem ma być event jubileuszu Drakani. Czyli wiadomo, oprócz fajnych nagród, no to takim głównym celem pewnie będzie zdobycie tej broni. No i będę się starał i na magu, i na wojowniku ją zdobyć. Zobaczymy, jak to będzie z tym fartem. No i wiadomo, póki co na żadnej z tych dwóch postaci jeszcze jej nie będę zakładał, no bo trochę brakuje.
na magu trochę mniej, na tym wojowniku trochę więcej. No ale będzie sobie gdzieś tam siedziała i czekała. Mam nadzieję, że no wypadnie, tak? Bo no, z tym moim fartem jest różnie. I tutaj mamy kraftowanie tego naszej Nika z Destruktora. No, byłem nastawiony dobrze, a wypadło... Brm. No co, jeden platynowy bon do punktów życia, 50% tylko na szkody, więc no to jest smutne, bo jakby ten platynowy bon poszedł właśnie do szkód, to nawet bym nie narzekał, nawet bym powiedział, że fajny amulecik. A tak to no jest sobie, pewnie kiedyś go jeszcze będę wymieniał, a nawet na pewno, ale na razie jak tak na początek to może sobie siedzieć. Tutaj glifów mi trochę brakło na przełożenie. No i tutaj jeszcze klipki tam z otwierania mieszków, ale to takie słabe worki, więc i tak nic fajnego nie poleciało. No i z ulepszania tych runek, choć no też nie poulepszałem sobie za dużo. I zaraz wejdziemy sobie na postać i pokażę wam to, co tam się dzieje i też ulepszymy sobie kamyczki. Jesteśmy na postaci, no i tak właściwie, tak się prezentują itemy. I w sumie zostało mi wymienić tego gladiatora na przykład jakąś zbroję z wspomnień przeszłości. No i w miarę ten secik taki początkowy może być. Oczywiście tutaj dużo rzeczy jest do wymiany, jak na przykład ta ozdoba bez żadnych złotych bonów, buty. Dobra, mógłbym wymieniać tutaj sporo właśnie tych rzeczy, głównie z dropu jest do wymiany, bo nie mają jakichś super bonów. No ale już będziemy niebawem mieli taki zarys tego tutaj buildu. Okej, okay, no i mamy tutaj ten nasz naszyjnik. Tutaj już coś tam powkładałem. No wiadomo, jeszcze będę musiał bony tam przełożyć, jak tych glifów trochę uzbieram. I teraz poulepszamy sobie te kamyczki. Zacznijmy może od tego naszyjnika, jak już wskoczył. To ulepszymy mu chociaż na te trapezoidalne. I niech sobie to na razie siedzi. I pójdziemy do pierścieni, bo tutaj bardziej będę mógł chyba podziałać. Chyba, że skrytem się pobawimy. Dobra, to może najpierw się skrytem pobawimy, bo to się bardziej przyda. Cyk. Dajemy. Ile pójdzie? Po 17 koła, czyli połowa naszego budżetu. I chyba już nie mogę dalej. O, mogę dalej ulepszać. To co mi się widziało, że nie? Dobra, nieważne. No i tyle sobie poulepszaliśmy, nie było tego jakoś super dużo. Okej, to ja myślałem, że nie mogę i zacząłem już damage ulepszać, ale na spokojnie mogę sobie jeszcze w tego kryta pakować, więc git, ładujemy tutaj. No i jak się prezentują te staty, oj. Ej, co jest, coś się zbakowało, gdzie mój kryt? Aha, dobra, nie to drzewo. Okej, nie to drzewo wiedzy. No i tak się to prezentuje. No, dużego progresu nie ma, ale powoli tam do przodu coś lecimy. Teraz na pewno jakieś cele to ogarnąć sobie tą klatę. Z brigawiku poprzekładać bony tutaj w niektóre miejsca, bo gdzie tam brakuje jeszcze. Zgarnąć te wszystkie runki pod damage, pod kryta i ogarnąć sobie tą runę zimową. No i wiadomo już, potem farma tego błyszczącego pyłu. W międzyczasie jakieś eventy. Napiszcie, czy odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!